Kochani, zbliża się 28. Festiwal Święto Dzieci Gór. Od 18 do 24 lipca zapraszamy do udziału w festiwalu, który w tym roku odbędzie się w amfiteatrze w Nowym Sączu oraz online. Szczegóły na stronie świętodziecigór.pl. Do zobaczenia! Zapraszam Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Jest pora na Lody Koral. Równanie jest proste. Najwyższej jakości okna dachowe plus funkcjonalne schody strychowe, plus pełna światła przeszklona ściana, plus chroniąca przed upałem markiza słońcem sterowana, plus elegancja, komfort i jakość. To musi się równać Fakro. Witajcie w naszej pracowni Szafa Etnografa. Tworzymy zgrany zespół ludzi, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem wykonują stroje ludowe ze wszystkich regionów etnograficznych Polski, dbając, by każdy szczegół był wierny z tradycją i waszym zapotrzebowaniem. Stroje wykonujemy z najwyższej jakości tkanin, często produkowanych lub drukowanych specjalnie dla naszej pracowni. Wieloletnie doświadczenie połączone z praktyką w szyciu odzieży pozwala nam na stworzenie stroju wyjątkowego, nie tylko ze względu na oryginalne zdobnictwo regionu, ale świetną jakość i komfort użytkowania. Tworząc stroje ludowe, jesteśmy w ścisłym kontakcie z etnografami i folklorystami, co pozwala nam zachować odpowiedni charakter w zdobnictwie, kroju i wykonywaniu poszczególnych elementów. Dodatkowo, sami prowadzimy badania etnograficzne. Oferujemy Państwu misternie wykonane stroje najwyższej jakości o każdy szczegół, tak żebyś zawsze czuł się wyjątkowo. Nasz zespół nie boi się wyzwań, bo dla nas liczy się pasja i miłość do tradycji. To właśnie my stworzymy dla Ciebie Twój wymarzony strój. I've built a home, a safe place to hide you from your sorrow. Lody jak dawniej. Prawdziwe.
prawdziwe, jak radość dziecka. Wyjątkowe, jak wakacyjna przygoda. Upragnione, jak szczęśliwe chwile. Bracia Koral. Lody jak dawniej. Lody dla wszystkich, których kochamy.
Moi kochani, tak to jest. Święto Dzieci Gór zaczęte. Tak zwyczajnie, żeby przypomnieć, że świat młodszych braci, czy to będzie sztyronożny, czy skrzydlaty, pasuje do tego świata. Żeby wam przypomnieć, że każdym z was siedzi dziecko, to spróbujcie razem ze mną zagrać na gitarze z krasnoludkim. Ale warunek jeden, ci co mają rymę, to znaczy mają katar, niech tego nie robią. Zamykamy jeden otworek nosa i śpiewamy do zamkniętej buzi. Dziennikarze na pewno będą mieli kłopot z tym. Śpiewajmy, śpiewajmy, Kiesi radzi mamę. Ptaskowie śpiewają, Kiesi radzi mają. Witajcie, bardzo pięknie. Hej, hej! Podzielimy się. I powtarzajcie, powtarzajcie. No i tak by człowiek z człowiekiem był taki, a nie taki. Moi kochani, kamractwo, po to 92 rok, żeby zbliżać człowieka do człowieka, nie poprzez bleblaninę słów, ale poprzez błysk myśli, rozumnego serca. Mickiewicz powiedział, śle blask biorę i blask mam za gońca. Łapać blask tego, bo takim gestem idzie ukochać siebie, a kiedy rozumiesz siebie, to możesz się podzielić z drugim. I o to idzie. To jest próg kamractwa. Otwarta dłoń. Jeny tela i aż tela. Cieszymy się, że możemy być razem na tych 20, na tym 28. Święcie Dzieci Gór. Jak pamiętacie, w tamtym roku festiwal nie odbył się ze względu na pandemię. Uczestnikami festiwalu są zespoły z Polski Południowej, które zakwalifikowały się na ubiegłoroczne Święto Dzieci Gór. Ale ze względów bezpieczeństwa i różnej sytuacji epidemiologicznej w regionach świata, z których pochodzą, mogą być obecni tylko wirtualnie, jako kamratów organizatorzy zaprosili wyjątkowo zespoły z innych regionów Polski. Reprezentowane są Kaszuby, Mazury, Kocierzewska odsłona regionu łowickiego, Roztocze oraz Śląsk. Przywitajcie ich wszystkich pięknie. Hej, hej! Posłuchajcie, to są nieprzewidywalne sprawy, bo Krzysiek ma swoje dwoje oczu, ja też mam swoje, ale swoje nie transferujemy jak w komputerowej przestrzeni, tylko musimy się nauczyć wyczuwać. Każdy, co tu siedzi, to właśnie to wyczuwanie. W Istebnym, w Koniakowie, w Jabłonkowie, po czeskiej stronie, to się mówi, mówię do ciebie, a ty nic nie czujesz. Znaczy mówię, niepotrzebnie bleblam, a on nic nie rozumie. Czuć to znaczy dotykać. A żeby to wszystko powychodziło, to musi zawsze być
kierisikę i taki najważniejszy. To jest gazda. Gazda łąki, gazda chałupy, prawda? I gazda festiwalu. Trzeba popytać gazdę. No to popytajmy. Hej, hej! Zapraszamy serdecznie dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu, pana Andrzeja Zarycha. Dziękuję serdecznie za tak miłe powitanie, a całością dyrygują dzisiaj nieodzowny, jeśli chodzi o Święto Dzieci Gór, człowiek, który jest duszą Święta Dzieci Gór, Józef Broda. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale człowiek, który na razie jest duszyczką Święta Dzieci Gór, Krzysztof Trebuniatutka. Patronem 28 Święta Dzieci Gór jest... Patronów jest trzech, szanowni państwo. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pan Piotr Gliński. Patronem jest również marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski, który ma niebawem dotrzeć do nas. Trzeci z patronów jest tu na sali, prezydent miasta Nowego Sącza, pan Ludomir Handzel. Są wśród nas również znamienici goście, których serdecznie witam. Pan poseł Wiesław Janczyk. Wiceprzewodniczący polskiej sekcji CIOF, pan Jan Łosakiewicz z małżonką. Ekspert polskiej sekcji CIOF, pan Leszek Hołuj. Jest również wśród nas ksiądz dr Stanisław Kowalik, kapelan Święta Dzieci Gór. Są także samorządowcy, radny wojewódzki, pan Stanisław Pasoń. Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Nowego Sącza, pan Leszek Zegzda. Samorząd wojewódzki reprezentuje zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pan Tomasz Kosecki. Witam serdecznie również panią Dorotę Majerczyk i panią Wiesławę Hazukę. To są przedstawicielki Rady Artystycznej Święta Dzieci Gór. Szanowni państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć to, co należy powiedzieć teraz na samym początku. Święto Dzieci Gór 28 uważam za otwarte. Szanowni państwo, sytuacja jest nadzwyczajna, stąd ja musiałem się wrócić, bo sobie zapomniałem o rzeczy nadzwyczajnej. Pierwotnie miało być tak, że pan prezydent miał powiedzieć do nas kilka słów na koniec koncertu, ale dzieją się rzeczy nadzwyczajne, dlatego zapraszamy pana prezydenta już teraz. Kochani, jest mi szczególnie miło, jak gospodarzowi Nowego Sącza, powitać wszystkie dzieci gór z całego świata właśnie tutaj w Nowym Sączu. Pierwszy raz mamy taką infrastrukturę, która pewnie przez wiele, wiele lat będzie służyła właśnie dzieciom gór również. Nie musimy się martwić o pogodę. Mamy warunki godne,
Myślę, że warto to docenić i oczywiście zawsze będziemy zapraszać dzieci gór do Nowego Sącza. Pan dyrektor zaznaczył, że dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Nasze piękne góry, które wszyscy tak kochamy, także czasem nam płatają psikusy. I właśnie dzisiaj jedno z osiedle Nowego Sącza jest w tej chwili pod wodą. Będę musiał się tam udać, pomagać mieszkańcom. Ale cieszę się, że ta energia, która tam niszczy domostwa, infrastrukturę drogową, tutaj daje radość, daje tą siłę i cieszę się z tego bardzo, że ta energia górska jest tutaj z nami, w tym amfiteatrze. Życzę wspaniałych wrażeń, dobrze spędzonego czasu w Nowym Sączu i wielu, wielu oklasków dla wszystkich tych zespołów, które się nam będą prezentować. Dobrze spędzonego czasu, dobrej rozrywki, wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Witajcie pięknie. Dziś koncert inauguracyjny Święta Dzieci Gór, w którym będziecie mogli też uwidzieć, co przez cały tydzień organizatorzy przyrektowali. Zespoły z dalekich krajów przygotowały specjalnie nagrane programy i codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00 przed amfiteatrem na wielkim telebimie będzie można tu oglądać. Również występy zespołów kamrackich, polskich, ale też w internecie. Serdecznie zapraszamy, pytamy bardzo pięknie, co byście od poniedziałku do piątku o 19:00 włączali komputery i oglądali na całym świecie, co się tu u nas w Nowym Sącu dzieje. Moi kochani, ja tak se teraz myślę, wiecie, bo tak przeorął od takiego bęża do tych prawie 80 roków. No ja, tyle mam. I tak myślę, broda chyba nie dożyjesz takiego czasu, że wirtualność obejmie urodzeni i odchodzeni. Są to dwie rzeczywistości, kiedy nie będzie online. Trzeba się począć, pobyć tych 9 miesięcy tajemnie w łonie mamy. I to tak przy okazji. Kulturowo nie wiem czemu nie chcemy mówić o tych 9 tajemnych miesiącach dzieciom. A tyle rzeczy się tam dzieje, takich pięknych. Jedna z dziewczynek mi powiedziała, że z mamą mówi na ten temat, bo idzie do 5. klasy. I zaczęli mi się sprzeczać, czy w 5. czy w 6. miesiącu dziecko zaczyna ssać palec. I ona powiedziała, że w 6. Jak się ma 80 roku, wiecie, to trzeba będzie zoglądać do encyklopedii, że ona chyba miała rację. No widzicie, takie cudowne rzeczy. I jak żyć? Jak żyć, żeby być tu i teraz, i tam, i wtedy? A muszę wam jeszcze powiedzieć tak zwyczajnie, bo chcę o tym powiedzieć, że 12 maja z kobietą, którą przeżyłem 53 roki, ona jest tam, a ja je tu. I niekiedy jest ciężkawo, ale po to mamy rozumne serce jak 2 skrzydła, żeby zaglądnąć na Mazury, żeby się podziwać na Lachowską Łąkę i do Gujaratu, do Indii, na północną, wschodnią, czy właśnie północno-zachodnią, prawda? Podziwiaj się tam, chyba na północno-zachodnia część Indii, no Ahmadabad. Byłek tam, no to widział, że tam też jest pięknie i góry nie brzydce jako nasze. Byłeś tam? W Ahmadabadzie. Ja je nie przelatował, bo jakże leciał do Hainanu, to przelatował tamtędy. Z wyruchu też to pięknie wygląda. Moi drodzy, a po pozdrowieniach z Ahmedabadu, z Indii,
Dziecięcy Zespół Regionalny Dolina Słomki ze Stronia, z pogranicza Beskidu Wyspowego i Kotliny Sądeckiej w gminie Łukowica. Będziecie ich znać. A na koniec tej części Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk z miasta Nowięksego, no i Ludniejsego na Mazurach. Został założony w 2001 roku i od 20 roków odtworzą zapomniane zwyczaje, obrzędy regionu Mazur wraz z muzyką, śpiewem, tońcem. Także przywitajcie ich pięknie, bo będą tu nam pokazywać trzy różne regiony. Ja nie dodam, moi kochani, bo także se teraz pomyślą, Mazury, pustota, gdyby tak ująć słowo wedle księdza Tischnera, prawda? No właśnie, bo część ludzi musiała wyjechać, a część ludzi musiała tam dojechać. I jak to teraz robić, żeby to, co tam zostało stworzone, pięknie pozbierać, pięknie poukładać i na nowo pokazać? Będziemy widzieć. Uwidzicie, co w poniedziałek zespoły zaprezentują. Przenieśmy się do tego pięknego święta lachowsko-mazursko-indyjskiego. Namaste. Kem che Pauline? Hello, Nori Socks. Ame Bhagwan ne evi prarthana kariye chhe ke aa corona ni mahamari satvare samagra duniya bhar ma thi dur thaye ane aavta varshe apde fari Children of Mountain Poland utsav ma bhag lei shakiye ane apni sanskruti ni aadan pradan kari shakiye evi ame aasha rakhiye chhe. We hope that you all are super fine. It's really sad that we are not going to meet this year in the festival Children of Mountain Poland. But we pray to God that this pandemic will soon eliminate from the world so that we can meet again and share beauty and glory of our culture. Thank you. Namaste. Thank you.
Thank you.
Basz, pięknie dziękujemy. Wielki Bóg zapłoć. Tak będzie wyglądał poniedziałek na tegorocznym święcie gór. To też przypominamy, pamiętajcie, o 19:00 spotykamy się tu przy amfiteatrze codziennie od poniedziałku do piątku. Obzieramy na Telebimie i w internecie transmisje online specjalnych programów, które zespoły przygotowały na tegoroczne Święto Dzieci Gór. Krzysiu, tu Afryka się kłania. A widzicie, bo we wtorek mamy dzień spisko-śląsko-nigeryjski. Temu ja mam instrument góralski, a Józef przyniósł instrument... Taki zwyczajny, widzicie? Duch tej ziemi. A wiecie co? Makuszyński powiedział tak. Przypomnijmy sobie, że mamy w sobie coś takiego, co nigdy nie będzie stare. Dziecięcość ducha. Czy duch dziecięcości może się łaską Twą na chleb zamieni me słowo, którym nakarmić potrafię, albowiem cisi są błogosławieni. Naucz modlitwy serce moje młode, o jednym bowiem marzy w snów pogodę, że chcę szczere być i chcę być proste. Jak żyć, żeby zachować to niestarzejące się, szczere i proste w dziecięcym horyzoncie? Moi drodzy, temu też kontaktujemy się z dziećmi z daleka, z Afryki, z Nigerii. Za chwilę na tym ekranie pozdrowią was dzieci z miasta Lagos, z dawnej stolicy Nigerii, z nad Zatoki Gwinejskiej, ze szkoły Świętej Glorii. Zaś już urektowała się muzyka zespołu Jurgowianie. Jak wiecie, Jurgów jest na polskim Śpisu. Za rzeką Białką dziś należy do gminy Bukowina Taczańsko, a zespół zacynął bardzo dawno w tej miejscowości. W 1952 roku powstał jako część zespołu Małe Podhale. Ja był akurat w grupie góralskiej, ale od dziecka, od najmłodszych lat muzyka spisko, spiskie tradycje, śpiewki, gwara mi się strasznie widziały. Mało się w Jurgowie nie łodzeniem. Temu też serdecznie witam Jurgowianów. Dziś występują już samodzielnie od 2021 roku pod nazwą Mali Jurgowianie. Wielki brawa dla nich, no krótki szpic, czemu nie klaszczecie, no. Przy okazji przewentylujecie jeszcze. Uhuu! No! I region. Prawie sześć wieków poza Polską, poza macierzą. Śląsk, XIV wiek. Mądry Kazimierz musiał oddać, właśnie przekazał Luksemburczykowi. I wrócili do Polski na początku XX wieku, kiedy uczył mowy polski tata i mama. Z takiej to krainy Śląska, z Wodzisławia, usłyszycie te piękne opowieści. To też trzeba brać pod uwagę. Jurgowianie mają tą graniczną przestrzeń, bo mają taki słowiacki, prawda, tam powiew, podhalański, orawski, prawda? Bo to się tam kotłuje wszystko. A teraz pomyślcie, tyle wieków Ślązocy z Wodzisławia. Ale o tym to się dowiecie za chwilkę. Doczytaj tam, od którego roku są. Moi drodzy, jak wiecie, region Górnego Śląska to bogate tradycje górnicze. To też w ich programie takie elementy zwyczajów górników. Uwidzicie. A zespół założony w 1982 roku w Wladisławia z Wodzisława
Śląskiego. No to pięknie pytamy na wtorek. Witajcie! My name is Miss Oma Obi and I'm a member of the St. Gloria's dancing troupe. I'm very sorry that we couldn't make it to the festival due to the coronavirus, but we look forward to the virtual celebration. So everybody stay safe. Goodbye. Kieją krowy pasła, hej, nie dali mi masła, suchy moskolicek, hej, zjadł mi go janicek, suchy moskolicek, hej.
tak je wszystkie chycił. Ja, bo my ci pomogli. Jorguś, a jak on się Hans Doki pochytał? Jak on to pochytał? Zaraz mu powiem. To było tak. Zajączek, zajączek, czyska chusteczkę w ciągu zwiec. Uciekał co siły, ten niebora czekał. Uciekał co siły, uciekał co siły. A on go. Uciekał co siły, uciekał co siły. A on go. Kapelu, zagrajcie nam zajączka. Thank you.
Śmiało powtórzcie, ho, 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 ho! Chyba! Tak się dawniej wołało na polanach, co by się troszeczkę łos weselić, bo nie zawsze była pogoda, jak się pasło łowce, krowy, gąski. Czasem trzeba było na dyscu, ale jak już wyszło słonecko, no to wtedy się syćka cieseli i wołali. A ja chciał serdecznie przywitać pana marszałka Witolda Kozłowskiego. Witamy pięknie. Moi drodzy, prezentujemy, co będziecie mogli przez cały tydzień obzierać w prezentacjach online. Gajdy zwiastują region Trójwsi Beskidzkiej. Ja tak specjalnie zrobił, wiesz, żebyś mógł dokończyć. Dzień trzeci, beskidzko-roztoczańsko-macedoński. Będą też zespół z Małej Istebnej. To też widzicie instrument na tą okazję przyrektowany. A ty wiesz, że Istebania z Macedonii, tu Istebna, tam Istebania. Może to i to samo. Iste to znaczy pewne. Tu w tym miejscu. Tak jak na tym festiwalu. No to pięknie pytam. No i są my przy Baraniej Górze. Z jednej strony do Dunaju, z drugiej strony do Bałtyku.
przez Wisłę, Odrę. Taki to jest kąsek pięknej ziemi, ale mów dalej. No i granica polsko-słowacko-czesko, której właściwie już nie ma, która tak jak w dawnych czasach nie dzieli, ale łączy te góry nasze tą kulturą pasterską, łącą się nie ino z tymi najbliższymi sąsiadami, ale jak uwidzicie w środę o 19:00 zespół Kitka z Macedonii, z nadgranicy bułgarskiej, ma tradycje bardzo podobne do nasyk, do tradycji góroli polskich z Beskidu Śląskiego. Kitka z Macedonii, Istibania, spod gór Osogowo, z nad rzeki Bregalnica. No a potem już mało Istebna, której muzyka Hańceko za chwilę dla was zagrają. No i na koniec Tomaszów Lubelski. Przeniesiemy się na Roztocze. No to pięknie pytamy, nasztelujcie się rozumne serce. Gotowiście? No toż Gajdoszu, Gajdoszu z gajdami, zlituj się nad nami, tak śpiewali. Nie będę śpiewał dalej. Hello friends, my name is Clementina. And I am Alberto. Pozdrav od zemljeta na sonceto, Makedonija. Greetings from the country of sunshine, Macedonia. From the folklore ensemble Kitka Istibania. To all the children in friendly Poland and the whole world. The folklore brings all the people from the world together. We hope the next summer we will be all together at the festival, kids from all around the world in the mountains. Take care of yourself. Be safe. Thank you.
Widzicie ciuciu babkę? To ciuciu babkę. Nasza ciuciu babka, czy nie ucho, czy nie łapka, to matku chodzi i rączkami chodzi. Babka z ciuciu babką łap. Babko, babko, na czym stoicie? Na beczce. A co w tej beczce? To łapcie nas. Nasza
Dziękujemy bardzo pięknie. Tak będzie wyglądała środa, dzień trzeci festiwalu
Święto Dzieci Gór. Podziękujcie im brawami, wszystkim trzem zespołom. A teraz was pięknie pytamy, tak troszeczkę na północny wschód, to jest plastik, ale nawiązać chcę do takiego instrumentu na Litwie. Skuducze, wiecie, tylko oni nie popijali, tylko mieli takie rurki, się duchało i szło na tym grać. No bo może nie mieli takiej dobrej wody mineralnej, ale jak się odpije, to jest dźwięk niższy, a jak wyższy. Się doleje, to jest wyższy. No zawsze. Tak, taki porządek. Taki instrument Kozdy może se w chałupie zrobić. Moi drodzy, za chwilę usłyszymy życzenia z miasta Telsze na Litwie, na Wysoczyźnie Żmudzkiej. Tam powstał w 1989 roku zespół Ciuciu Ruks. A potem będziemy was pięknie pytać, żebyście byli na łąkach. Ciekawe, czy zgodniecie. Orawa, orawa, na Orawie ława. Którędy chodzili, którędy chodzili, zbójnicy do prawa. No już my są na Orawie, widzicie. Jak widzicie, po tych cornych bruslikach, po tych parzenicach cornych, zespół Małolipnicanie z Lipnicy Małej na Orawie. A na koniec przeniesiemy się do powiatu łowickiego. Piękne stroje, bogate stroje, prawda? Nie byle kolorowe. Co. Tam mają i chałupy trochę inne i wszystkie elementy, które wykonują w domach, są bardzo kolorowe, strojne, a zespół nazywa się Kocie Rzewiacy. Kocie Rzewa, prawda? Taki podregion łowicki. Z Kocie Rzewia Południowego. Zapamiętajcie, bo jak ich uwidzicie w czwartek o godzinie 19, co byście wiedzieli, że to jest region łowicki. No to pięknie, za chwileczkę przywitani kamratów Litwinów, a potem będziemy pytać. No to hej, hej! Coraz to lepiej wam idzie. Ciekawe, czy wy będziecie lepsi. Ho, ho! Jako myślisz, Krzysiu? Dumy im remis. Jeszcze poćwiczymy. Mamy jeszcze ostatnią szansę, bo przed nami teraz dzień czwarty, a o chwilę przyjdziemy zapowiedzieć, co będzie w piątek. Oh, God.
Thank you.
Thank you.
Dziękujemy pięknie. Przyklaśnijcie śmiało. Wszystkie trzy zespoły zapraszają na 19 w czwartek. Posłuchajcie, a teraz na nuteczkę karpacką z taką formą łotpalicy, ale ze strofą kasprowiczowską. Chciałbym otwierać dziś serce jak wiosennego rana. Otwiera bramy kościoła ręka zakrystiana. Chciałbym, aby promienie rozbudzonego świata wpadały w tę moją świątnicę jak rzeka, co w morze ulata. Niechże oświetla mój kościół po wszystkie ściany do pował, gdzie wielki ołtarz dla niego swoich uwielbień zbudował. Może na on czas, gdy wnętrze taka mi jasność zaleje, jasną zobaczę źrenicą, że się spełniają nadzieje, że ten, który sam jest jasnością i lubi wiosenną radość, do mej wstępuje katedry, co tak mu czyni zadość. Takie proste pytanie, czy to, coście tu widzieli, nie jest takim promieniem do waszej katedry trafiającej? I próbujmy to zatrzymać, spróbujmy to pielęgnować, a uwidzimy ostatnią zapowiedź rumuńską. Dnia 5. Tak. Rumuńsko-krakowsko-kaszubski dzień. Tak, z Rumunii, tam od Klu, nad rzeki Arjesz przyjadą i będą opowiadać potem z Alverni, z gminy Alverni Krakowiaczek, prawda? Już się tu urektowali, no. Z miejscowości Grojec. Od ogrodzenia nazwa powstała tak jak Grojec, ale to jest ten Grójec w gminie Alvernia pod Krakowem. Także widzicie muzykantki piękne we wioneckach. Prawie wszystkie wionki mają. A i chłopy z piórem przy kapelusie, powiem krakowskim pięknym. No i potem was będziemy pięknie pytać, żebyście się wybrali z nami na Kaszeby, do Sierakowic. Tuchlińskie skrzaty. To co? Pytamy pięknie, to zapowiedź tego, co można będzie uwidzieć na wielkim telebimie przy amfiteatrze w piątek o godzinie 19:00. Specjalnie przygotowane programy zespołów na 28. Święto Dzieci Gór. No i oczywiście w internecie. Także wszystkim przekoście, którzy są daleko, że będą mogli od poniedziałku do piątku codziennie o godzinie 19:00 obzierać tegoroczną edycję festiwalu. No a teraz zawołajmy się po kamracku. Hej Jano, 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 spróbujmy. Hej Jano, 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 ty kamracie mój! Ty kamracie mój! No to oglądajcie. Witajcie! Bună ziua, dragi viitori ai folclorului din Polonia și din întreaga lume! Vrem să vă transmitem salutări din partea membrilor ansamblului Datina Turdeană din orașul Turda, România, cu urări de bine, sănătate și succes în munca depusă în folosul folclorului tradițional. Mulțumim organizatorilor pentru încrederea acordată grupului nostru prin invitarea la acest frumos festival al copiilor din zona montană. Chiar dacă anul acesta reușim să ne întâlnim doar online, suntem foarte bucuroși să fim parte din această sărbătoare dedicată copiilor din întreaga lume. Sperăm să ne întâlnim pe scenă în anii următori.
A teraz ja. Skoko wróbel po desce, szyje buty Teresce. Tereska się raduje, że se butki łobuje. Poleckie! Zaśpiewam. Zrodziłem się na Łobzowie, ochrzcił ci mnie ksiądz w Krakowie, nasypał mi w gębę soli, oddał ci mnie boskiej woli. Oberecka! Thank you.
zaśpiewam. Pase, Jose, pase, bydełko pod lasem, przyjdzie Krakowiocek, nawróci mi czasem. Będę ją nawracał, bydełko od Skody, i no mi daj gęby z tamtej strony wody. Paleckie! Thank you.
Wiekłe
I tak będzie wyglądał dzień piąty, piątek na 48. Święcie Dzieci Gór. Pamiętajcie codziennie o 19:00, sobie się wygodnie usadowić przed transmisją online, albo przyjść tu ku amfiteatrze. Od poniedziałku podobno pogoda ma być. Wieczorami z Włosco będzie można siedzieć i obzierać. Zaś w sobotę serdecznie zapraszamy na koncert finałowy. Wyjątkowy, inny jako bywał. Opowiemy dokładnie o nim potem, ale ino powiem, że wystąpi Teatr Waszka, Joszko Broda i jego zespół Dzieci z Brodą i na koniec koncert zespołu Trybunie Tutki. To w sobotę, a teraz już uroczysto chwila. Pytamy serdecznie. Posłuchajcie, trzeba tu zaprosić, pięknie pytać gazdę tego festiwalu. Pięknie pytamy. Pytamy dyrektora Andrzeja Zarycha. Pytamy też dyrektora Piotra Gąsienicę. Ale naprzód musi się dopełnić to, co było bardzo ważne, że to musi być moc muzyki, koloru, stroju i korowód będzie za chwileczkę. A potem przyjdzie czas na gazdowanie, dobra? Jeszcze pytam kunom wicedyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Tomasza Koseckiego. Podcie kunom na scenę, a my już witamy serdecznie korowód muzyką. Pięknie, śmiało grajcie. Nie wiem, czy mu kapela przestała grać, kiedy korowód jeszcze idzie. No wiecie, no to tak się stało. Ale moi kochani, tak jak w żywobyciu, trzeba brać to, co jest. Pięknie teraz pytamy na scenę, tak było i tak myślę, że będzie. Dziecka muszą mieć swojego takiego duchowego, oficjalnego przewodnika. Kapelana Święta Dzieci Gór. A pięknie pytamy tu na scenę. Wielki brawa, brawo, brawo, brawo. Ja jeszcze przypomnę, że kapelanem był ksiądz profesor Józef Tischner. Przypomnijcie sobie, hej, hej, żebyśmy się połączyli. A w okolicach Nowego Targu przebywa się teraz ksiądz Władysław Zonzel, też kapelan. Ho, ho, ho! Pytamy pięknie kunom, podcie tu na środek. Ksiądz doktor Stanisław Kowalik. Hej, hej! Moi ściewy pokochani, ba się ciesa, żeżem tu z wami jest. Dzisiaj miałem mszę wysoko w górach, taką góralską, prawie ponad półtora tysiąca ludzi tam było. Wspominaliśmy te z was, Święto Dzieci Gór.
Już ponad 15 roków towarzyszę wspólnocie Festiwalu Święta Dzieci Gór. Wcześniej hulułem sum w małym zespole Małe Łącko. My wtedy mieli festiwal w Rabce. Tu nas Dorotka wtedy tam zaczynała, ja taki malućki też byłem i śpiewałem wtedy tak chociażby. My se łąco wioki, jak co mi widzicie, tońcom i muzykom umilomy zycie. Umilomy zycie, by wesoło było i wom mili goście, żeby było miło. Niech ta muzyka, śpiew, toniec, umilo nam zyć. Nie jest to łatwe żywo być, jak pięknie nas mówi też pan Józef, czanom tej muzyki, tońca, śpiewu, gwary, tego piękna, którego my tu widzimy, bo to się jak nos Tischner godu, rozszerza się serce. Niech to serce się rozszerza, syćkiego dobrego wam życzę, szczęść Boże. Ale księże dobrodzieju, musicie coś jej przyjąć, czy nie chcecie, czy chcecie, to będzie odczytane i potem to będzie doczytane przez was, a teraz musicie posłuchać. Taki to jest czas. My, dzieci z gór, pełne pasji i ciekawe świata, we wszystkich jego barwach i odcieniach, z głębi naszych szczerych, otwartych serc mianujemy swoim kapelanem księdza Stanisława Kowalika. No hej, hej! Widzicie, stało się zadość. Resztę dobrodziej se doczytają. Nie, nie, to jeszcze musicie poczekać chwilę. To nie ma hej tam poczkej. To wszystko musi mieć tak jak w dobrym miodnym czasie. Musi być zebrane, odstawione i potem dopiero przekazane. Od tego będą gazdowie, ale o tym to za chwileczkę. Tak, moi drodzy, bo teraz czas na wręczenie upominków dla zespołów od organizatorów i od marszałka. Pięknie pytamy. A muzyka niech zagra. Thank you.
Poczuwajcie, hej, hej! Był certyfikat na kapelana, a teraz będą bardzo tajemne inne certyfikaty. Krzysiu, powiedz, o co idzie. Za chwilę nastąpi wręczenie certyfikatów eksperta polskiej sekcji SIOF Dorocie Majerczyk i Patrykowi Rutkowskiemu, pytomekunom, na scenę. Brawo, 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 wielki brawa. Nominację wręczy Jan Łosakiewicz, wiceprzewodniczący polskiej sekcji SIOF oraz pan Leszek Hołuj, ekspert polskiej sekcji SIOF. Podciekunom. Muzyczko, zagrajcie. Zostańcie na środku. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że w Państwa obecności, w tak przepięknej scenerii, i dziękując panu dyrektorowi za to, że pozwolił nam dzisiaj tutaj wręczyć dwie nominacje dla wspaniałych, wyśmienitych ekspertów, którzy dołączają do grona ekspertów polskiej sekcji SIOF, do grona ekspertów do spraw folkloru. Kochani, gratulujemy wam bardzo i życzymy pracy. I jesteśmy przekonani, że wasza wiedza, wasze doświadczenie będzie służyło nie tylko sekcji CIOF-owskiej, ale będzie służyło polskiemu folklorowi, jak również propagowaniu polskiego folkloru na całym świecie. Gratulujemy wam bardzo. I cieszymy się, że do nas dołączyli. Minuta dla fotoreporterów. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy bardzo. Wielki brawo, brawo, brawo. Pietrek, nie wiem, jak ty wydzierżysz teraz z Dorotą, bo będzie miała nowy patent, wiesz, także daj se pozór na to, wiesz. Ale myślę, że se poradzisz. A teraz w zwyczaju było tak, że gazdowie musieli przekazać kostur następnym gazdom, bo zawsze się to robiło na koniec, ale w tym roku to jest pokiełbaszone, poobracane, wiecie, tak jak tak zwano przestrzeń planistyczno-pandemiczno-koronawirusowo. Tak to jest. Obycajem Festiwalu Święto Dzieci Gór jest sprawowanie na każdej edycji funkcji gazdy przez zespół reprezentujący grupę etnograficzną Lachów Sądeckich, na której terenie festiwal się odbywał. Taktys podczas 28. edycji festiwalu gazdą jest zespół Dolina Słomki ze Stronia, a przekazuje kostur wraz z misją godnego gazdowania w przyszłym roku zespołowi regionalnemu Sądeczoki z Nowego Sącza. Gazdowie, starzy gazdowie, musicie teraz coś jej powiedzieć z Doliny Słomki, bo idzie to do miasta, prawda, żeby wiedzieli, co to jest. To nie tylko ciężar, ale i też bardzo ważne sprawowanie tego, co trzeba. Ale ja myślę, że tam powiecie do mikrofonu. Zaraz będziecie mieli nasztelowany mikrofon, tak jako się patrzy. I powiedzcie to, co trzeba.
Ja, gazdo Ontek, przekazuję wam ten kostur. Niech on odgoni te wszystkie wirusy i choroby, żeby za rok wam się lepiej gazdowało. Ten kostur wezmamy od was. Stop, stop, gazdo, gazdo kochany. On ci pokazał. Tak, trzeba zastukać 3 razy, bo to jest prawie święto rzec. Uczy się prędko. Ten kostur wezmamy od was pokornie, gazdować będziemy honornie, a ja gazdo tego. Moi drodzy, trzeba mi powiedzieć, że sądeczoki działają od 1980 roku. W skład zespołu wchodzi ponad 200 osób. Kierownikiem zespołu jest pani Barbara Sławecka, kierownikiem kapel Jan Zygmunt. Działają pod opieką Pałacu Młodzieży, a obecny jest z nami wicedyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Antoni Reszkiewicz. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Krzysiu, a teraz musisz podjąć decyzję, czy sponsorów odczytasz, a potem kapela zagro, bo to będzie bardziej uroczyście. Na tle takiego kolorowego świata niech sponsorzy się usłyszą. Mamy wielu przyjaciół festiwalu, dobrodziejów, także teraz czas, żeby im serdecznie podziękować. Sponsorzy Święta Dzieci Gór. Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral, sponsor główny. Brookbet, Fakro, Szafa Etnografa, Wiśniowski, Furini Świat Puf i Foteli, Gotoma, Piwniczanka, Cechini i Owoc Łącki. Dziękujemy pięknie. Podziękujmy. Hej, hej! Festiwal jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Nowy Sącz. Podziękujmy! Hej, hej! Hej, hej! A teraz kapela! A kostur na przedzie sprowadzą w korowodzie syćkie zespoły ze sceny. Jeszcze raz brawa dla wszystkich zespołów, podziękowanie dla kapeli. A my chcieli was zaprosić serdecznie na cały tydzień, od poniedziałku do piątku, między 15 a 18.30 będą ciekawe warsztaty dla dzieci, na które można zapisać się na stronie internetowej Święta Dzieci Gór. Codziennie o 18.30. Zabawy z brodą, uruchamianie dziecięcej wyobraźni podczas pełnych niespodzianek animacji. O 19, tak jak już powiedział, koncerty festiwalowe na Telebimie przed amfiteatrem i w internecie transmisje online.
Mobilne, multimedialne estrady festiwalowe pojawią się też w 11 miejscowościach Małopolski. Będą to telebimy, na których zostaną wyświetlone najciekawsze programy tegorocznej edycji. W sobotę 24 lipca wyjątkowy koncert finałowy, dedykowany wszystkim dzieciom gór, które były dotąd artystami festiwalu. Serdecznie Was na ten koncert zapraszamy. Wystąpi teatr Waszka, potem Joszko Broda z zespołem Dzieci z Brodą i zespół Trybunietutki. Bilety można kupić online w dniu koncertu w kasie amfiteatru. Bilety niedrogie, po 5 zł. Serdecznie Was zapraszamy na cały tydzień i na koncert finałowy w sobotę. Przybywajcie! Ja nie mogę dodać tyle, że przez tych parę dni po to to jest, żeby człowiek do człowieka budował piękny most, tak jak w starej pieśni. Jawor, Jawor, Jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dobra i miłości, dobra i miłości, piękna i radości, piękna i radości, człowieczego bytu, człowieczego bytu, pełnego zachwytu, pełnego zachwytu, by człowiek z człowiekiem był bratem na wieki, bo życie rzeką, życie ptakiem, czas ci szybko mija, czas ci daje i czas odbiera. Miłość nie przemija, będziemy się uczyć, przypominać ten znak, że jestem z mamy, z taty, z jego woli, idę do świata, a w tym świecie jest człowiek. Trzeba go delikatnie dotknąć i cieszyć się, że mam świat i drugiego. Pamiętajmy o tym. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas obdzierali online. Dziękujemy Wam, coście tu z nami byli, muzykom, kapelom sądeckim, kapeli z Jurgowa, piękny Bóg Zapłoć. Do widzenia, do jutra o godzinie 19, a wcześniej pamiętajcie o warsztatach. No i do widzenia w sobotę na koncercie zespołu Trybunietutki. Dobranoc, dobranoc i do niaku z domu. I no tamu chłopcu, co idzie do domu. Do widzenia! Kochani, zbliża się 28. Festiwal Święto Dzieci Gór. Od 18 do 24 lipca zapraszamy do udziału w festiwalu, który w tym roku odbędzie się w amfiteatrze w Nowym Sączu oraz online. Szczegóły na stronie świętodziecigór.pl. Do zobaczenia! Zapraszam Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
zawsze jest pora na lody Koral. Równanie jest proste. Najwyższej jakości okna dachowe plus funkcjonalne schody strychowe plus pełna światła przeszklona ściana plus chroniąca przed upałem markiza słońcem sterowana plus elegancja, komfort i jakość. To musi się równać Fakro. Witajcie w naszej pracowni Szafa Etnografa. Tworzymy zgrany zespół ludzi, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem wykonują stroje ludowe ze wszystkich regionów etnograficznych Polski, dbając, by każdy szczegół był wierny z tradycją i waszym zapotrzebowaniem. Stroje wykonujemy z najwyższej jakości tkanin, często produkowanych lub drukowanych specjalnie dla naszej pracowni. Wieloletnie doświadczenie połączone z praktyką w szyciu odzieży pozwala nam na stworzenie stroju wyjątkowego, nie tylko ze względu na oryginalne zdobnictwo regionu, ale świetną jakość i komfort użytkowania. Tworząc stroje ludowe, jesteśmy w ścisłym kontakcie z etnografami i folklorystami, co pozwala nam zachować odpowiedni charakter w zdobnictwie, kroju i wykonywaniu poszczególnych elementów. Dodatkowo sami prowadzimy badania etnograficzne. Oferujemy Państwu misternie wykonane stroje najwyższej jakości o każdy szczegół, tak żebyś zawsze czuł się wyjątkowo. Nasz zespół nie boi się wyzwań, bo dla nas liczy się pasja i miłość do tradycji. To właśnie my stworzymy dla Ciebie Twój wymarzony strój. I've built a home, same place to hide you from your sorrow. Lody jak dawniej, prawdziwe, jak radość dziecka. Wyjątkowe, jak wakacyjna przygoda. Upragnione, jak szczęśliwe chwile. Bracia Koral, lody jak dawniej. Lody dla wszystkich, których kochamy. Festiwal